Pani Małgorzato, fantastycznie Panią widzieć. Cudownie Pani wygląda. No naprawdę? I miejmy. Normalnie jest strasznie. O, ja już tutaj. Pani to dopiero wygląda. Ja już tutaj widzę troszeczkę takiej, myślę, nawet stylizacji, no już tak pod taniec z gwiazdami. W którym momencie? No proszę, takie blink, blink, tam na pewno na parkiecie niejednokrotnie panią, tak, myślę, pięknie wystroją w te suknie. Nie mam pojęcia, nic jeszcze nie widziałam, nie znam swojego partnera, nie mam zielonego pojęcia, w co mnie wystroją, co będę tańczyć i z kim, naprawdę. Ja jestem również bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że to jest taki fantastyczny krok, świetna decyzja z Pani strony, ale też jakby wiemy, że to była decyzja przemyślana. Miała Pani jakieś obiekcje przed tym, aby jednak pojawić się na parkiecie w tańcu? Znaczy ja nigdy nie brałam pod uwagę udziału w tym programie, ponieważ miałam już wiele propozycji przez lata, a w tym roku, kiedy zadzwonili, oczywiście odmówiłam. W pierwszym odruchu, że oczywiście, że nie, tak jak zwykle. Słyszała to moja córka, która powiedziała, nie mamo, bierzesz w tym udział. Tobie się to przyda, wróci ci radość życia, endorfiny i te sprawy, bierzesz w tym udział. I właściwie po rozmowie z nią doszłam do wniosku, że to może być niezła przygoda i właściwie to dlaczego nie? Ale to jest prawda. Nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Ale to jest prawda, bo nawet niektórzy, którzy na przykład borykają się z jakimiś problemami albo mają gorszy czas, to właśnie są wysyłani na różnego rodzaju zajęcia, na sport i faktycznie tak jest. Ja w ogóle słyszę, że w tej chwili, w naszym świecie, w tym roku czytałam, że taniec jest najlepszą terapią. Nie siłownia, nie te wszystkie zajęcia fizyczne, tylko taniec. Taniec się łączy z muzyką i to podobno bardzo dobrze działa na głowę. I jeżeli ktoś się boryka z depresją, z jakimiś stanami smutku, niepewności, słabego poczucia własnej wartości, podobno warto tańczyć, bo to wszystko zmienia. Zobaczymy, jak będzie ze mną. Ale nie ukrywajmy, no takie treningi to też bardzo intensywna zmiana życia, trzeba wszystko podporządkować. Ale dopiero w tym tygodniu. A jak Pani przeorganizowała całe swoje życie, no bo też jest Pani no, bardzo aktywną babcią i wspiera. Wszyscy wiedzą, że ja teraz mam 5 godzin treningu dziennie, próby w teatrze, no i spektakle bywają czasami. Nie ma z tym problemu, moja rodzina sobie radzi. Super. Pani Małgorzato, my niesamowicie mocno trzymamy za Panią kciuki. Bardzo dziękuję. I widzimy się już 3 marca na parkiecie tańca z gwiazdami. Dziękuję ślicznie. A obawia się Pani jury i ocen? Nie, bo te oceny mnie w ogóle nie interesują. Interesuje mnie przygoda i moja próba mojego ciała, mojej psychiki, moje odnalezienie się w tej przygodzie, w tym czymś nowym, a rywalizacja, oceny to zupełnie mnie nie interesują. A będzie się Pani na przykład przejmowała komentarzami? No bo wiadomo jak to jest, że proszę osoby... Pani, które... ja z hejtem już naprawdę mam od dawna do czynienia i oczywiście, że się przejmuję, ale sobie radzę.